Dobry wieczór. Czy widzieliście kiedyś taki film, w którym facet z goglami MetaQuest 3 odwiedza faceta z goglami Apple Vision Pro i porównują swoje wrażenia? I zamieniają się tymi goglami. No dzisiaj właśnie przed wami taki film. Ale nie podniecałbym się za bardzo, ponieważ akcja w tym filmie nie jest zbyt wartka, a niektóre pytania, na które być może chcielibyście poznać odpowiedzi, pozostają niezaadresowane. Może się nawet przydarzyć taka sytuacja, że będziecie patrzeć w ekran i mówić do tego ekranu: no typie, sprawdź to, przecież masz te gogle na sobie, możesz to teraz zrobić, a on tego nie zrobi. Także nuda, brak akcji i zawiedzione nadzieje. Czy można w lepszej atmosferze spędzić niedzielny wieczór? Nie sądzę. I zapraszam na seans. Nie wiem, czy to nagrywa, to nagrywa. Dobrze. To jest kolejny film o okularach Apple Vision Pro, ale część z was twierdzi, że dobra, to jest przepłacanie, Meta jest lepsza. No i zaprosiłem człowieka, który ma Meta Quest 3. I dlaczego to kupiłeś? Do zabawy głównie. Tak? Tak. No to możesz zaprezentować? Dobrze, zaprezentuję. No. Patrz, tu podgląd masz, tam masz kamerę. O, dobra. Tak wygląda. Tak wygląda pudełko. Mhm. Plusem pudełka może być to, że nie musisz kupować pudełka, tak jak ty. Ale ja widziałem, że do tego też są. Są lepsze pudełka, ale w standardzie masz coś takiego. Okej, okay, no i do pudełka. W sensie to przychodzi w tym. Ile to pudełko ma lat? Chwilę mam, od świąt. Masz od świąt, okej, okay, czyli tam 2-3 miesiące powiedzmy. No ale tak. Wygląda spoko. No wygląda spoko, może się odpalcować, no wiadomo, no jest kartonem. Ale to było tak, że ty wcześniej bawiłeś się w VR i myślałeś sobie... Wcześniej wypożyczałem rok wcześniej Questa 2. Aha. I on ma... On był spoko, ale miał średnią rozdzielczość. No i ten wydaje się mieć lepszą rozdzielczość. Znaczy, no nie, że wydaje się. No ma lepszą rozdzielczość, jest lepszy generalnie jakościowo. Obstawiam, że te twoje gogle są zdecydowanie lepsze, ale jeszcze ich nie... No właśnie, możesz się zdziwić, ja je próbuję teraz włączyć, żeby ci przekazać i żebyś, bo to by było dobre, żebyś ja miał ci mogę włączyć pierwsze te, wrażenia. Żebyś, bo ty używałeś ich, czy nie? Nie używałem Questów. To musisz... No i tu są kontrolery u ciebie. No właśnie, ale... U ciebie masz rączki, tu masz kontrolery, ale wydają się... Te poprzednie miały takie łuczki tutaj. Aha. A powiedz mi... Można było nimi w coś walnąć, ty mi też można w coś walnąć. A czy to jest tak, że ty masz... możesz bez kontrolerów działać, czy nie? Mogę, ale... Ale tak samo też, to? Nie, wiesz co, po klawiaturze się tak klikało. Aha, no, tak. No niby teraz coś mogę sobie przesunąć. Ale to jest bardzo takie, no tak jak widać, o, 17 razy klikasz, bo to... Patrzycie sobie teraz na nas i myślicie... Lepiej, żeby się nie rozmnażali? Wy też nie wyglądalibyście w tych goglach najmądrzej. Ale skoro wspomnieliście o reprodukcji, zaatakuję was krótką autoreklamą. Nie podejrzewałem, że kiedykolwiek to zrobimy, ale presja była zbyt duża. Okazuje się, że ludzie mają dzieci. I dzieci mają pewne wymagania, a może to rodzice? Więc jak wejdziecie na znośne.pl i przesuniecie w dół, to tam są ciuchy dla maluchów. Takich małych i bardzo małych. Niestety nie mogę ich wam zaprezentować na sobie z przyczyn oczywistych, ale sprawdzałem bez przymierzania i jakościowo są tak samo dobre jak te dla dorosłych. Więc jeżeli macie potrzebę stylowo ubrać swoje lub cudze dzieci, zapraszam. A, i Tomek, który występuje w tym filmie ze mną, robił fotki. A słyszałem w ogóle, że jest jakaś nowość, że można oglądać te... W ogóle co za bzdura dwóch typów robi jakieś dziwne rzeczy w przestrzeni. Słyszałem, że można teraz oglądać przestrzenne wideo z iPhone'ów na tym. Możliwe. Kurczę, nie wiem. Możemy spróbować to jakoś przesłać, sprawdzić. A mam włączyć nagrywanie? Pewnie może tak, co? Możesz. Jak ja włączę nagrywanie i ci przekażę, to i tak się wyłączy. To ja nie wiem, czy tak się wydarzy, bo w sumie tego nie testowałem, czy się wyłączy. No, ja już mam ślad, że już by się odcisnęły. Dobra, ja wolę z tym. To jest do tego. Czyli kontrolery są lepsze jednak. No są lepsze. Poza tym się stresuję, nie? Widać mi, jak mi się... W ogóle nie stresujesz się. Łapy mi się trzęsą. Nic dobra. Nie widać. Patrzę teraz na podgląd i nie widać w ogóle, że nic ci się nie trzęsie. Ja ci przekażę. Ja ci też przekażę. Dobra. A, ja muszę sobie teraz dopasować go, czy po prostu... Dobra, to czekaj, położę tego, to ci... Nie, dobra, nie? Już jest, okej, okay, jest. Właśnie wow. I film zapisany, czyli teraz on mi wyłączył ten. A, no to trzeba, dobra. Tu pewnie będziesz widział rączki. No, widzę rączki, wow. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Wow, dobra. A gdzie jest... Strasznie włosy tu przeszkadzają. A gdzie to... jest w ogóle ten
nagrywanie filmów u ciebie? Aparat na dole masz taki różowy? A, mam. Wiesz co? Ja mogę sobie... Dobra, w tym całkiem... A, nagraj film. Co? Co mam zrobić? No, ty musisz robić to, co ci pokazuję tam, żebyś robił. Ja się bardzo cieszę, że ty możesz to robić, bo ja teraz sobie mogę się poprzyglądać... Tam... Ojej, wszystko się ściemniło. Mogę się poprzyglądać twoim aktualnościom Horizon. Wiesz co, najlepiej jakbyś sobie dał gdzieś tam aplikację samouczek, ale jest też fajna opcja, że możesz to puścić z telefonu w ogóle. W sensie, że ja ci mogę to uruchomić z telefonu, tylko chyba musiałbym być w tym samym Wi-Fi. Nie, spokojnie, jest wszystko dobrze. Jakby ustawienia z Messengera nie będę wchodził, przeglądarka, bo czekaj, zobaczmy aplikację. A co polecasz? Właśnie tam jest first steps, coś takiego, pierwsze kroki. Jak mam selected, że pojedynczo. MetaQuest Guide to się nazywa, nie? First Steps na pewno w aplikację, tylko nie wiem, czy masz aplikację w deweloperskim trybie, czy... Okej. Okay. Jest First Steps, czy nie? Nie wiem, próbuję teraz napisać to na klawiaturze, okej, okay, dobra. A, tylko musisz te rączki odłożyć z dala, odłożyłem. Okej. Okay. First Hand jest, ale First Steps... Bo wszedłem w aplikację i chcę zobaczyć, czy one tutaj są, nie ma. To... A u góry jest zakładka i tam wszystkie aplikacje, coś tam... No to jest library jest, nie? Takie coś. Czekaj, mogę sobie... Nie, no nie możesz, no jak? No musisz zostać... Ja nie pamiętam. Nic nie szkodzi, ja sobie będę musiał radzić, jak sobie będę musiał radzić. Czemu to się kliknęło? A, ma trochę większą bezwładność. Przekładanie okien u ciebie, w sensie jakby trochę później reaguje, ale spoko. Działa tak, w ogóle nie masz wrażenia, że to działa tak samo? Na razie, wiesz, jeszcze jestem w konfiguracji, bo się skupiam, żeby ci tłumaczyć rzeczy. Dobra, rozumiem. A jakby uważam, że właśnie fajna jest ta apka w telefonie, że jak ktoś jest nowy, to możesz sobie puścić podgląd i wtedy łatwiej wytłumaczyć ci, co robić. No i dobra, wszystko zniknęło u mnie. No i teraz musisz sobie coś odpalić. To śmieszne jest w ogóle. Podoba mi się to. Lol. Śmieszne. Jak najczęściej używasz klawiatury? Używasz tych? Z tymi rączkami, no. A, bo musisz się połączyć, przejść. Znaczy, zależy. W sumie klawiatura działa w miarę znośnie z rączkami, bo ona jest blisko i w nią klikasz normalnie, nie? A gorzej działa, jak chcesz coś daleko właśnie tymi dwoma palcami, on wtedy nie ogarnia za bardzo. Bo chce... A, dobra, tu jest klawiatura. Lol. Co? Jest inne hasło? No. Co to znaczy? Nic, bo jakieś jest inne hasło do Wi-Fi. Ciężko się tym pisze. Ciężko? No. Powiem łatwiej. Ale jeszcze raz, dobra. Dobra. A da się tą klawiaturę jakoś dać, żeby była tu? Bliżej? Co? Da się pisać łapkami, a nie... No da się, tylko musisz na dole złapać za ten... A. I przesunąć sobie do siebie. Dobra. No, to tak jest lepiej. Bardzo źle to tutaj... No dobra. No tak. Człowiek wygląda w tym, jak wygląda, no ale ty wyglądasz lepiej. No ja jak na narty. Ja wyglądam jak jakiś biedniejszy brat po prostu. A, kliknąłem coś. Nie chciałem tego. A czy tutaj jest tak, że jak na coś spoglądam, to się podświetla? Nie, muszę... Nie, zupełnie. On nie ma śledzenia oczu. Okej. Okay. Ja nie chcę teraz. Nie chcę capture, to co teraz? Co to znaczy, że nie znaleziono granicy, utwórz nową granicę? A, no to jest takie, że jak chcesz wejść w ten wirtualny świat, to musisz sobie złożyć za... Jakby wyczytać teren, jak sobie patrzysz dookoła, to on albo... O, widzę. Albo zrobić sobie druga opcja, to jest stacjonarna i wtedy
Siadasz sobie w fotelu i... Dobra, to ja wybieram własną, nie wiem, kontynuuj tam, po prostu klikam. Dostosuj w razie konieczności. Nic nie będę dostosowywał, jest pięknie. Granica jest jaka jest. Nie uciekaj. Dobra, i co? Wow, filmy 360. A u ciebie tego nie ma, w sensie... Wow! Byłem tu. Nie mam nóg. Tak? No. Dlaczego nie mam nóg? Nie wiem. Myślałem, że tylko w tym nie mam nóg. Dobra. Niech się z tego wychodzi. A, tu. Powiem ci, że twoje jest bardzo intuicyjne. Ty już się pewnie znudziłeś, co? Ja chyba mam największą akcję już. Tak? Okej. Okay. No, tak. Przejdź do trybu imersyjnego. Dobra, chciałbym chyba zobaczyć taki film prawdziwy. To możesz sobie Apple TV odpalić, tam jest jakiś chyba darmowy? No dobra, dobra, ja chcę z tego wyjść. Wiesz, ciężkie jest wychodzenie, okay. Ale dobra, się klika to kółko, tak? Tak. Główny. Jak się u ciebie przesuwa okna? Złapiesz u góry jak w Windowsie. I sobie przestawiasz. Okej, okay, dobra, 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 dobra. A nie można i górę dół? Nie. Wydaje mi się, że masz tylko ten taki panel i tam na dole masz po lewej stronie jeszcze takie dwie wersje. Nie pamiętam. Tak wygląda jak taki prompter. To weź sobie kliknij po lewej stronie. Znaczy ja wiem, widzę to, tak, 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 no. A, i mogę tak, dobra, okej. Okay. I to jest ten, a i w ogóle jest jakiś mój ryj, w sensie, a, bo u ciebie to można w lewo, w prawo, no śmieszne to jest. Jestem w super świecie. A ty jakbyś chciał pójść w super świat? Co to znaczy? No w sensie jakby tak jak znaleźć się w takim świecie, to masz tą pokrętło masz po swojej prawej stronie. Jakby... Tylko w tych dinozaurach to nie działało. No musisz wyjść z dinozaurów. No. A czy teraz... możesz zacząć nagrywać? Jak a teraz właśnie jak nagrać ekran? Musisz spojrzeć do góry, wzrok tylko do góry. No to dobra, już widzę. Klikniesz chyba. Jakieś takie, zejdzie ci na dół, takie ustawienie. Mm. No i wiesz o co chodzi, nie? Nie. A, okej. Okay. Nie, czekaj, dobra. Ale jak jeszcze spojrzałeś do góry, to tak, pojawiasz... Tak, ale kliknąłem w dużo tych ikonek. Okej. Okay. A w które to jest nagrywa? I tam masz, wiesz, jakby dopiero jak się pojawi, to gdzieś tam będzie nagranie. To patrzenie jest takie z jednej strony fajne, a z drugiej strony tak musisz strasznie się skupiać, gdzie patrzysz. O, wyszedłem. Takie, że czasem niekoniecznie, wiesz, jak klikasz Enter, to musisz patrzeć na Enter. Okej. Okay. Takie mam... Dobra, ja nie chcę tego. Dziwnie wycina rączki. Jestem ciekawy, czy w ogóle udało się włączyć nagrywanie, czy nie? Chyba tak. Mam nadzieję. A mnie taka jakaś zielona kropka? Zielona jest. O, to jest, to super. Chyba tak. A ty masz tutaj Netflixa? Albo można mieć? Nie wiem, jak sobie wejdziesz w App Store jakiś tam, to możesz sprawdzić. Metastore chyba. Fajne jest to, że tu można u ciebie rzeczywiście te... Chociaż u mnie pamiętam, że też można było dać je wyżej i niżej. Nie. A w tym drugim trybie? W tym drugim trybie może. Bo on ma jeszcze takie dwa tryby, że... W tym drugim trybie też jesteś zamknięty. Tak? Taki masz jakby... Stół kreślarski trochę, taki pochylony, jakbyś chciał coś, nie wiem jak to nazwać, no ale wiesz, coś takie pochylone, dziwne coś. No. Więc są dwa tryby, ale ci to tak bardzo przeszkadza, że nie możesz sobie... A jak leżysz, to masz na suficie? W sensie? No czy masz na suficie, jak możesz się położyć i patrzeć na ekran na suficie? Chyba tak. No, to super. Na kanapie tylko to testowałem. Ale w łóżku nie testowałeś? Nie. W sensie możesz sobie zresetować jakby widok, klikając tutaj tym przyciskiem. Więc jakby jak spojrzysz do góry i klikniesz, to
powinny ci się wyrównać do góry wszystkie ekraniki. Którym? A, tym meta, tak? Tak, tak, no. Tylko dłużej. Okej, okay. Gówno. Nie? Nie, teraz w ogóle tego nie mam. Okej, okay, masz Netflixa normalnie. Wiesz, że Netflixa nie ma na ten. Nie wiem. Musiałbyś oglądać Netflixa przez przeglądarkę. Nie, że chcesz powiększyć? No. To musisz na dolny prawy róg spojrzeć i tam się pojawi takie coś. Dobre. Jest takie Apple'owe to trochę, że ktoś ci musi, no tam w tym też ci trochę coś tam powiedziałem, ale że niby intuicyjne, ale pierwsze użycie jest nieintuicyjne. Dobra. Ej, Netflix jest lepszy u ciebie. O, dlaczego ja tam gadam? No bo puściłem film, który później będzie można puścić. No. A, okej, okay, dobra. Ej. A. Czyli ja tu sobie ewentualnie mogę oglądać Netflixa, jakbym chciał. To spoko, to jest całkiem ciekawe. O, dobra, nagrałem. Zmęczyłem się. Ale to jest jasno w ogóle. Co tam robisz? Przestałem rzeczy główne. W sumie tu nie ma... Jakby mam wrażenie, że tu nie ma za dużo... No nie ma za dużo. Właśnie na tym to polega, że nie ma za dużo. A zobacz, czy jesteś w stanie się do tego podłączyć. Czy jest tu connect na górze? Hmm? Connecting. No to ja zaraz mogę podać. Chociaż takie... Co? Trzeba się przyjrzeć. W sensie... Albo mam rozstaw oczu zły... I to jak chcesz poprawić, to zawsze w coś klikniesz. Hmm. Gdzie tam teraz wrócić? A ty widzisz na kompie, że ja coś robię? Nie, kompie? Nie, nie, bo ja nie mam, mógłbym mieć mirroring. Ale nie, tu się nie da robić rzeczy tym. No bo musisz na tym. A, czyli muszę normalnie sobie... I tak o. Mhm. No dziwne. A gra z tego? Chyba można jakoś ustawić, żeby grało w tych... w goglach. Nie no, fajnie. A ty coś widzisz cokolwiek? Nie, nic, jest ciemno w ogóle. A jak? Nie no, mówię ci, nie ma bata, żebyś ten, no nie ma dwóch. A czemu nie da się włączyć? No nie da się, tak jest po prostu. Oni mają chyba tylko jeden ekran. W sensie ten ekran może być albo w goglach, albo na komputerze. A można go zduplikować jakoś? No właśnie nie. No puste, no. Znaczy można zrobić, ale to do montażu to lipa trochę, bo... No musiałbyś wielki zrobić, nie? Znaczy tak, no można poukładać to sobie, ale zawsze wygodnie jak masz podgląd gdzieś. Dokładnie. A montujesz. No tak. Jakoś, ale takie rzeczywiście, ja jakby tam była jakaś stabilizacja obrazu i go tak... Najgorsze jest to, że w nagraniu tego nie widać. Tak? W sensie, że ty widzisz, że coś się przesuwa, a potem jak pokażesz ludziom nagranie, to ono jest dobrze zrobione. Tak jakby ono coś naprawiało w tym nagraniu. To może nie wiem, może trzeba dokręcić. Nie, mówię ci, że to nic nie zmieni. Dokręcenie nic nie zmieni. Aż mi oczy wyjdą. Nie, no jest takie... No? No i takie... Dobre. A wiem, może to... Teraz aż za mocno. To musi wyglądać mega idetycznie. No. Nie, dobrze wyglądasz. W ogóle to jest chyba ta różnica, że zakładając, że będziesz to nosić w domu, bez dodatkowych jakichś tam innych ludzi, oglądających ciebie, to jest spoko, nie? No. Ale no. Po prostu w tym wyglądasz tak, lepiej, no. No to jest taki... A tu widać tam, że oczka coś... Właśnie słabo. Musiałbyś się pewnie skonfigurować. Nie, właśnie nie musiałbyś się skonfigurować. Teraz mrygam. A mrugasz, no może dlatego, że jesteś w trybie gość, no to może. Okay. No spoko, no. Szkoda, prostu... Znaczy śmieszne jest to, że to nie działa tutaj. Aha. Takie jakby mam wrażenie, że... Ja też w ogóle byłem na to zły, że to nie działa, że to powinno na odwrót działać, nie? Że powinieneś dłońmi po komputerze móc jeździć, a nie możesz właściwie. A już sobie przekręciłeś to? Tak, czy... tak. No, i to nie jest ciekawe, to... nie zrobiło na ciebie wrażenia. Dobra. No, wiesz co, jakby wydaje mi się, że przez to, że w tej mecie masz tak samo, tylko że wydaje mi się, że tu... Ten świat chce być taki bardzo naturalny, ale widzisz, że to jest jakiś tam Unreal Engine czy coś tam innego. W sensie, no widać, że to jest
No, kumam. Grafikę. A tu jak z defaultu masz grafikę, to w ogóle nie czujesz tego, że coś tam brakuje, nie? Takie odnoszę wrażenie, nie? Że jakbyś tu miał jakieś kreskówkowe coś i miał taki świat, to kurde, teraz widok z okna wygląda śmiesznie, jakbym iPhone'em zdjęcie robił, no. No, i jeszcze jak w zależności gdzie patrzysz, to kontrast się zmienia, więc czasami za oknem jest przepał, a czasami jest normalnie. Nie? No to wskakuj teraz od razu w to, bo ja bym chciał mieć takie twoje odczucia, po pierwsze z tego, że ty tego używasz na co dzień, a po drugie... No nie z tego, na co dzień, ale... No ale dobra, no ale przez ostatnie 3 miesiące to miałeś, nie? No. Głupiej się wygląda w tych. No dobra, no. Ale jakby w każdych wyglądasz. Nie, ale naprawdę w tych wyglądałeś lepiej. No, w tych, no dobra, w tych wyglądałem jakbym rzeczywiście na stok mógł iść. No. No. Nie wiem co... Nie, wiesz co, jakość jest podobna, bardzo podobna nawet... No, w sensie wyświetlanego obrazu, bo na pewno... dobra, jakość tła, no to że jak ty jesteś i ci tutaj wszystko zakrzywia wokół. Ale słyszałem też, że oglądałem taki film, w którym typ twierdził, że MetaQuest lepiej sobie radzi w ogóle z rękami. Że dłonie, jakbyś nawet jak bardzo szybko poruszasz dłońmi, to ona sobie dobrze z tym radzi. Nie wiem. Czekaj, to jakby wejść w ten wirtualny... Wiesz co, on rysuje na dłoniach takie coś, plus obwódkę. Aha. Bo tam widać w tych Apple'owych widać taki efekt... Twoje dłonie. Efekt widać twoje dłonie i efekt wycięcia, nie? No, a tu po prostu masz obwódkę. A tutaj masz po prostu obwódkę, która ten efekt wycięcia zasłania i jest ładnie. No. Ale śmieszne jest to, że jakby to... Ale u mnie niebo na zewnątrz jest przepalone całkowicie, a w tych jakby się dostosowuje, nie? Ale przez to mam wrażenie, że nie czujesz tej zmiany jasności. Wiesz, co mi się podoba w tym, w Quest, to jest to, że rzeczywiście możesz zdecydować, czy używasz kontrolerów, czy używasz dłoni. No tak, no możesz. A tu masz tak, że po prostu tylko dłonie. Ja na przykład mam czasem tak, że jak chcę coś bardzo szybko zrobić, to mam wrażenie, że ja tam spojrzałem i kliknąłem, ale okazuje się, że nie, bo jakby spojrzałem wcześniej na coś, oczy mi po prostu... No to o tym mówiłem, że właśnie czasem jakby tak odruchowo, nie, jak eksportujesz plik, czy tam zmieniasz nazwę, ten Enter klikasz nie patrząc na to, zapisz. Tak. Mhm. I tutaj też miałem w pierwszym odczuciu takie, że zmuszam się do tego, żeby patrzeć na to, co klikam zdecydowanie bardziej niż to bym robił normalnie, nie? To się tutaj wymienia? Co? To? Tak, to się wymienia na jakieś tam grubsze, że jak masz okulary, ale ludzie mówią, że to się wyłamuje. A, czyli lepiej tego nie wymieniać. No to nie, no dobrze. Wymienia, ale jest jeszcze ciekawe pytanie, czy tu jest, bo tu możesz... No. Okej. Okay. Regulować rozstaw oczu. A, okej. Okay. Tym pokrętłem. Okej. Okay. Nie, to jak zakładasz, to ci każe robić taki, wcisnąć przycisk, i wtedy robić. To nie wyczułem tego w sumie. No może miałeś dobry rozstaw oczu. Może. Można podpiąć jacka do tego i słuchawki? Nie. Wiadomo. Można? Można, no. Tak przynajmniej na 99%. Ej, w Questie dwójce podpinałem. No dobra, to fajnie. Ale to jakość tego dźwięku z tego jest wystarczająca też. Widziałem też to, że jak obracasz głową, to... Mnie to osobiście w tym, w AirPodsach wkurza, w sensie jak... A, to Spatial Audio, tak? No, to jakby, że bo to też jest w telefon AirPodsach. Jest tam i słyszysz tylko stamtąd, tak, okej. Okay. Nie wiem, no jakby działa, jest, ale... Bo mnie uderzyło najbardziej to, że jak ja założyłem twoje gogle, to miałem takie, okej, to są te same. W sensie, okej, wiem, to jest trochę tak, jakbyś się przesiadał, nie wiem, z Maca na Windowsa, ale jak pracujesz na jednym i na drugim, tak. To wiesz, że trochę inaczej działa system, trochę inaczej się klika, ale generalnie to nie jest tak, że to jest coś totalnie innego, że łe panie, nigdy nie wsiądę z powrotem, nie? Albo coś takiego. Nie. No nie, nie. Nie masz takiego poczucia, że no nie wiem, czasami masz porównanie właśnie do samochodu, że wsiadasz do jakiegoś samochodu i myślisz, o do mojego już nigdy nie wrócę. No nie masz zupełnie takie, masz wrażenie, że będziesz wsiadał do Rolls Royce'a, ale... Ale dalej jest to Passat dobry. Dokładnie. I ta przesiadka nie jest, to znaczy dla mnie to jest chyba najważniejszy wniosek, że nie jest aż tak bardzo znacząca, jeżeli chodzi o wrażenia. Natomiast ja nie wiem, ty powiedziałeś, że ty w tym grasz. Ja mam przed sobą taki czas, że nie wiem, 2 tygodnie się pobawiłem i właściwie już mi się trochę skończyły możliwości. No. Znaczy po ilości, bo wydaje mi się, że wsparcie jakby, że za wcześnie to wypuścili, no nie wiem. No na pewno jest trochę aplikacji, które można sobie ściągać, ale czy ja potrzebuję aplikacji do oglądania tam, wiesz, no jedyne co, to wydaje mi się, że rzeczywiście do tego komputera, ale...
No, dobra, wracając do tego ruszania głową, nie? Aha. To jak patrzysz w jeden punkt i ruszasz głową patrząc w ten jeden punkt, to trochę mniej się to... Mam wrażenie, że tu jest problem z tym, że jakby machając głową i patrząc na wprost, on nie wie, co ma wyostrzyć i jakby... Okej. Okay. Takie to się wydaje... Kuma. W odczuciu, nie wiem, jak to określić. Ja mam z kolei taki... Rzeczywiście brakuje mi tu rozdzielczości. Myślałem, że tu będzie jeszcze więcej, także... No, że jak puściłem sobie ten komputer i masz timeline i rzeczywiście masz tam rozpisaną nazwę utworu, coś, jakieś sekundy po przecinku, patrzysz, no to i takie masz wrażenie, że musisz podejść i się przyjrzeć temu, nie? A to chyba też jest taka różnica wyczuwalna, bo ja miałem wrażenie, że w questach wszystko jest ostre. Tak, że gdziekolwiek spojrzę, masz... wszystko jest ostre, a Vision Pro mają jakoś tak, że się skupiają tam, gdzie patrzysz i reszta jest taka delikatnie przemglona. Nie wiem, czy oni to specjalnie zrobili. Znaczy, teoretycznie to jest specjalnie, żeby... Sprawić wrażenie tak, jak jest normalnie nawet w życiu. Nie, nawet żeby... kurde, no... Żeby procesor wyrabiał. A, okej, okay, okej. Okay. Że wtedy masz, wiesz, jakby największą jakość na środku i tak samo chyba PlayStation, te najnowsze gogle, nie, znaczy one już nie są chyba takie nowe, ale one też to mają, że śledzą ci gałkę oczną i głównie po to, żeby tam była najwyższa jakość, a reszta, no bo to się, no to wymaga dużo, żeby puścić ci dwa obrazy no, obliczeniowe i mocy. No tak, ale zastanawiam się właśnie na ile, bo ja na przykład nie pracuję normalnie, ty też nie pracujesz normalnie, w sensie nie siedzisz sobie przed kompem i masz otwartego maila i czekasz, aż ci będą spływały, tutaj ktoś na Slacku czy tam na jakimś innym komunikatorze do ciebie pisze i generalnie rozmawiasz sobie z kimś, bo tak ludzie pracują, nie? My raczej pracujemy w jakichś programach do obróbki albo obrazu, albo wideo. Tak. Więc ja sobie nie wyobrażam, że ja siedzę w tym i obrabiam wideo. Przez 3-4 godziny. Dokładnie, nie? Bo godzinka okej, okay, no ale to równie dobrze godzinkę to mogę sobie nawet na albo nawet na telefonie już, tak na siłę, jeżeli obrabiam jakieś Ale co ci najbardziej jakby denerwuje w tym, że oczy to jest męczą, niewygodne czy, po prostu. Czuję, że to jest takie, no odciska mi się waga. Tak, ja takie... z tym paskiem drugim nie. Czy nie? Znaczy raz go założyłem i się odechciała, no. Ale przez co? Nie wiem, po prostu jakiś taki... Najważniejszy jest wygląd. No, no bo to tu mówisz, że wiesz, że dobrze wygląda. To... Nie, no okej, okay, no dobra, no tu jest ten pasek przecież, nie? No, to jest ten pasek. Ale są zdecydowanie lżejsze, nie? Myślę, że też ten plastik to... Tak. No. I, ale wiesz, jakby ściągnąłem je i nadal miałem odciśnięte na twarzy, no to jakby to jest ta kwestia, że ja bym chciał mieć coś, co zakładam jak okulary przeciwsłoneczne. I wtedy bym sobie rzeczywiście miał takie, okej, okay, mogę w tym siedzieć. Może nie 8 godzin, to jest ale 5. Bardzo popularne rozwiązanie, weź tam, ci pokażę w internecie. Bobo VR chyba się nazywa. Bobo VR? Bobo VR, tak. A, który teoretycznie, wiesz, przenosi ci ciężar, plus dodatkowa bateria, wiesz, bajery. Są też na AliExpress jakieś za stówkę, nie? Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, że to może być tańsze. Wtedy teoretycznie trochę masz tak, że masz kask na głowie. A, i czyli on tutaj ci nie masz, ściska, nie tak, masz. Tak, jest w ogóle nawet opcja, że możesz zdjąć całe to i wtedy jakby one wiszą przed tobą, nie? Więc no mnie na przykład w tym Questie dwójce, on jak dłużej się pograło, w sensie moim zdaniem w tym można tak z pół godziny wytrzymać max, nie? Tak jak rzeczywiście się skupiasz, grasz. Okej. Okay. I tyle wytrzymujesz? No, i tyle wytrzymuję i jest okej, okay, wystarczy. Okej. Okay. No to w Questie dwójce one się jeszcze bardziej grzały, mam wrażenie. I to no po prostu ściągałeś i miałeś tu czerwono, nie? Po pół godziny. Tutaj jest troszkę lepiej, ale dalej. No dalej to nie jest właśnie rozwiązanie takie, że możesz to założyć na web i łazić w tym przez 8 godzin, nie? Albo nawet 4. No właśnie widziałem w necie, że ludzie sobie tam do tych Vision Pro... Tu nie jest kwestia baterii, tylko kwestia właśnie... Do tego sobie coś ludzie tam właśnie drukują, 3D jakieś właśnie inne, czy łączą jedno montaż z tym drugim, z tym takim właśnie nagłownym paskiem. Ale chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, czy możesz sobie tutaj podłączyć, no to właściwie nie jest potrzebne, bo skoro mówisz, że pół godziny ma sens, no to bateria wytrzymuje dużo dłużej niż pół godziny, nie? No. Ile wytrzymuje? Nie sprawdzałeś, okej. Nie sprawdzałem tego tak rozumiem, realnie. Rozumiem, rozumiem. Ja tak zadaję takie pytanie, raczej, że sam też tego nie sprawdziłem. Raczej nie? Jesteś zmęczony w pierwszej kolejności. Szybciej ty niż a bateria. A właśnie to, że jak gdzieś go tam używałem, tak, że było więcej osób i było wiadomo, że on będzie dłużej używany, no to po prostu tutaj jakimś takim rzepem przyczepiłem powerbanka i to w ogóle
Jeszcze fajny, bo masz bardziej wyważony. A, bo tu masz USB-C po prostu. Tak, i podpinasz na USB-C i... Dobrze, to poczekaj, pokażę to USB-C i pokażę ten drugi jack. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno masz? Co się przypomniało. Wniosek, no? Nie wniosek, że te, tu rączki są na bateryjki zwykłe AA. A, jak ci się ten, jak ci tak, się... Tak, bo ostatnio się wyładowały po raz pierwszy, więc... I miałeś takie poczucie, że o nie, muszę je odłożyć do ładowania, a tak naprawdę nie musisz odłożyć, wystarczy, że wymienisz baterię. No, no. Ja muszę to zrobić, w sensie. Kurczę, no miałem naprawdę wrażenie, że będzie... To nie mów tyłem, żeby cię było słychać. Dobrze, miałem wrażenie, że rzeczywiście ta jakość będzie taka porażająca lepsza. Czyli jesteś zawiedziony, można powiedzieć. Jakością? No to tak. Nie bój się tego powiedzieć. Nie, no jestem trochę. No dobra. No, nadal lepiej niż w Questach, nie? Wiem, nie? Jak ten. No dobra, no. Nadal lepiej niż w Questach. Nie wiem, jak to wytagować. Ja też nie wiem. O, już wiesz. Wiesz, jakie intuicyjne? Warto... Nie. 5 czy 6 razy tyle? Czy 7, czy 8? Musisz paską tu wpisać. Okej. Okay. Ale dobra, ja chcę porównać ten otoczenie. Na szybko. Mogę ci tutaj w tym... To możesz mi ściągnąć ten. A, okej, dobra. No nie, no rzeczywistość taka prawdziwa w tych wygląda 100 razy lepiej. No przesadzam, ale z 10. 10 razy lepiej rzeczywistość tam wygląda. Dobra, czyli jakbyście chcieli oglądać prawdziwą rzeczywistość w goglach do wirtualnej czy też rozszerzonej rzeczywistości, to Vision Pro wygrywa. W pozostałych ja raczej bym się skupił na tym, skoro i tak to położycie, trafi na półkę po 3 miesiącach. Chociaż u ciebie nie trafiło. No tak, jest, ale... Ale jest na dobrej drodze. Przydałoby się takie do odchylenia. Często jest tak, takie, no. Że tak. Chcesz coś zrobić naprawdę i nie wiem, w tych może też. No i to jest fajne, że ty widzisz to, co ja widzę i teraz no. Ja na przykład z poziomu tego... Z tego, no. Mogę na przykład wziąć aplikację i uruchomić ci... To powiedz, co uruchomić, to ja będę uruchamiał. Beat Saber na przykład, albo nie wiem, co tam jest, cokolwiek. No po prostu. Jest Beat Saber, okej, okay, dobra. Otwórz. Ty, tylko że ja nie nagrywam. No. No dobra, ale nic nie szkodzi, ja to widzę tutaj. Teraz ty nie nagrywasz, a ja widzę. No i widzisz, tu jakoś zrobiłeś strefę, nie? To ja ją widzę, gdzie ją zrobiłeś. Okej, okay, jest, no tak. No i jestem sobie w gierce. I jakby ja nie musiałem, wiesz, się znać na tym, dostałem to i... No fajne to jest, jak właśnie chcesz komuś na szybko pokazać, albo jest kilka osób, żeby pograć w coś. Ktoś już widział wcześniej, nie? I... Okej, okay. Uber Eats to cię pisze, no ale dobra, to tam normalne, nie? No. Okej. Okay. Polecam sobie sprawdzić tę gierkę. Dobrze, to ja sobie sprawdzę tę gierkę. A i tylko tu leci dźwięk, a no i możesz sobie puścić z tego na telewizor i jak masz bardziej... A dlaczego ja teraz jestem w takim dziwnym miejscu? No bo jesteś w grze. A, okej, okay, dobra. To przejdź trochę w lewo chyba. Co to są te dziwne rzeczy? Nie wiem, bo wyłączyłem. A, no dobra, okej, okay, no dzięki, widzę, że to jest właśnie... To jest to, co ludzie mówią, że jak zakładasz gogle, to jesteś samotny po prostu. Reszta ekipy, nawet jak jest w pokoju, to mówi nara. Bardzo dziękuję za tę demonstrację. Dziękuję. Było cudownie. Dzięki. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie z tego chaosu. Jeżeli mielibyście cokolwiek tak z mojej perspektywy, to, że no, to jest trochę za drogie. Gdyby to kosztowało 20% więcej albo tak 30%. Albo nawet... Ile to kosztuje w przeliczeniu na złotówki? No, w zależności od dolara, jeszcze jakbyśmy mieli do tego doliczyć VAT i w ogóle jakieś takie tam cuda, no ale myślę, że tam wiesz, no kilkanaście tysięcy złotych, czyli jesteśmy gdzieś w granicach na optymistycznie 14 powiedzmy, nie? Ale bardziej w stronę 16 bym, między 14 a 16 bym się tak poruszał tysięcy złotych, nie? A to kosztuje... No tak ze 4-5 questów można mieć za tego jednego. No właśnie, nie? To no i gdyby to było dwa razy droższe, to okej, okay, może jeszcze no, nawet, no. Nawet półtora raza, bo to jest takie, że troszeczkę lepiej, nie? Ale no, no nie, no ładny wygląd. No dobra, okej, okay, no dobrze wyglądasz, no to dwa razy droższe. Ale nie może być 5 czy 6 razy i droższe. I logo Apple. Chociaż jest logo Apple gdzieś? Wyświetla się na początku, jak włączasz tutaj. No, ale w ogóle to nie ma, trochę bieda, co? Nie na tym, na bateryjce jest. A, dobra, czyli wszystko się zgadza. No dobra, to dzięki, mam nadzieję, że to wam do czegoś przydało. I tak tego nie można kupić w Polsce, więc właściwie macie wybór. Ten to jest zdrowszy wybór dla waszego portfela. Dzięki.